Raz, dwa, czy to wszystko działa? Mam nadzieję, że działa. Cześć, witam Was w dniówce. Jak widzicie, dzisiaj znowu w Kanciapie, gdzie spędzam dziś bardzo dużo czasu w związku z tym, co szykujemy dla Was na jutro. Ale co szykujemy na jutro, to się dowiecie. Lada chwila, powinna się pojawić specjalna notka, która będzie to wyjaśniać. Będzie to duże wydarzenie, będziecie mogli z nami poobserwować pewną szczególną grę. Jutro przez cały właściwie dzień, od rana do późnego popołudnia. Mam tylko nadzieję, że ona zechce działać, bo na razie mam pewne problemy z tym, ale wszystko w swoim czasie, spokojnie. Tymczasem na Poligami dzisiaj rano gruchnęła bomba. Assassin's Creed 3, pierwszy obrazek promocyjny, zdradził bardzo dużo na temat miejsca akcji Assassina. Mianowicie będą to Stany Zjednoczone. Widzimy tutaj charakterystycznego bohatera z pistoletem, z tomahawkiem, z łukiem na tle starej wersji flagi Stanów, więc można się domyślać, że klimaty zmienią się zupełnie, koniec z renesansem, koniec z Europą. Assassin's Creed 3 będzie czymś zupełnie innym. Spotkamy m.in. kogoś, kto wygląda jak Waszyngton. Może być ciekawie. Jednocześnie od razu pojawiły się głosy, że jak to Stany Zjednoczone, przecież tam tylko bizony i tipi i sekwoje i prerie i nie ma po czym skakać i nie ma po czym łazić. Tu Konrad pośpieszył z odsieczą i zrobił krótki research na temat tego, czy w Stanach Zjednoczonych były w tym czasie odpowiednio wysokie budynki. Okazuje się, że może nie jakieś specjalnie wysokie, ale trochę tej zabudowy miejskiej już było. Zakładamy zresztą, że Ubisoft ma głowy na swoim miejscu i nie wpuszczaliby nowego bohatera w jakiś teren, gdzie nie ma on się po czym poruszać. A może zmieni się trochę charakter serii, może będzie więcej skradania się, może będzie więcej jazdy konnej, może pojawi się więcej misji w otwartym terenie i w dziczy. Zobaczymy, może akcja będzie się działa, to moja prywatna teoria, gdzieś równolegle, na przykład w Londynie i w Stanach. Na pewno będzie się też działa współcześnie, no bo przecież będziemy sporo biegać Desmondem, który w końcu może stanie się bardziej ważną i wyrazistą postacią. Zobaczymy, za wcześnie, żeby spekulować, za wcześnie, żeby skreślać tę grę. Okres historyczny jest mało wyeksploatowany, prezentuje się ciekawie. I polecam Waszej uwadze zarówno newsa o Assassinie, jak i tekst Konrada o ówczesnej zabudowie amerykańskiej. Poza tym moje prywatne żale o tym, że nie będzie gry na podstawie Avengers, a przynajmniej ja jeszcze o niej nie słyszałem. A jeśli o niej nie słyszałem, to znaczy, że będzie to raczej kiepski tytuł. Coś małego, co zostanie wydane w ostatniej chwili, będzie miało identyczną nazwę jak film i jakoś tam się sprzeda, przyniesie trochę dochodów. Na fali popularności filmu da się wcisnąć wszystko od kiepskich gier, aż po zabawki dodawane do hamburgerów, więc boję się o jakichkolwiek Avengersów, którzy mieliby się pojawić, a to przecież jest taki wspaniały potencjał na dużą grę AAA, na wysokobudżetową produkcję. Znani bohaterowie, różne rodzaje rozgrywki, wszystko to można by fajnie wykorzystać, żeby stworzyć porządny tytuł o Mścicielach. Cóż, trudno. Może przy Avengers 2. Poza tym na Poligami z ciekawszych materiałów, na pewno na kanapie z Kingdoms of Amalur, takie luźne przemyślenia Krzyśka, któremu gra się średnio podobała, i Konrada, który pograł trochę i też nie był jakiś zachwycony, ale są wśród Was fani tej gry, więc myślę, że znajdą się tacy, którzy w komentarzach będą jej bronić. Ja pograłem w demo i byłem taki, no fajne, fajne, ale może nie w tej chwili, nie jest to jakiś RPG, który przyciągnąłby mnie na dłużej, chociaż z drugiej strony, jak czytam rozmaite relacje osób zachwyconych tą grą, to się skłaniam ku temu, żeby poświęcić jej trochę więcej niż te kilka godzin i pewnie to zrobię, jak już minie ten najgorętszy okres teraz premier i zacznie się jakiś maj, czerwiec, kiedy już mniej się dzieje. Wtedy będzie dobry czas na powrót do Królestwa Amaluru. Pożyjemy, zobaczymy. Chciałbym, żeby tego czasu starczało na wszystko, ale się nie daje. Wiemy już, kiedy pojawi się Bioshock Infinite. Pojawiła się data premiery dzisiaj. Zaznaczcie sobie w kalendarzach 19 października. O tym napisał Maciu. Mamy też nowego patcha do Minecrafta, który sprawi, że wieże będą jeszcze wyższe. Świat w Minecrafcie zwiększył się dwukrotnie, więc jeśli zbudowaliście wieżę sięgającą samego nieba, to teraz macie do zbudowania jeszcze drugie tyle. Przed chwilką dosłownie wskoczyła recenzja Journey autorstwa Tomka, który chodził po ciekawym piaszczystym świecie i starał się odkryć, o co właściwie chodzi. Czy mu się udało, czy mu się podobało, przeczytajcie. A jeszcze za chwilę, koło 18.30, powinny się pojawić wrażenia z Maxa Payne'a.
Tomek wybrał się do Londynu parę dni temu, chwalił się, że było ciepło, ale przede wszystkim zobaczył na żywo Maxa Payne'a i będzie wam o tym opowiadał. W chwili, kiedy będę wrzucał dniówkę i kiedy będzie ona już na stronie, to te wrażenia powinny się pojawić. Poza tym na poligami jakoś tak dzisiaj spokojnie. Znów były informacje o grze o tron, trochę screenów z RPG, informacja o MMO, który ma jednak niezbyt chlubnych autorów i tak jakoś trochę się obawiam o tę markę, bo serial i książka podobały mi się bardzo, a z grami jest póki co jakoś tak cienko. Duże nadzieje pokładam w tym RPG, mam nadzieję, że to będzie taki typ RPG jak Ryzen czy Drakensang, czyli nieco niedoskonały technicznie, może odrobinę przestarzały, ale jednocześnie z historią i mechaniką, które są w stanie przyciągnąć na dłużej. Zobaczymy. Zabawny news jest o grze na SNES-a, która wyjdzie w 2013 roku i będzie kompletnie nową produkcją. Nie tanią, bo za $65, ale dostaniecie jedną z 600 tylko kopii, więc może jeśli macie SNES-a, ale chyba mało kto w Polsce ma, warto się tym zainteresować. No i to chyba wszystko z ciekawszych rzeczy dzisiaj na Poligami. Czwartek, jeszcze piątek przed nami, zobaczymy co się będzie działo w szalonym świecie gier. Mam nadzieję, że nasz jutrzejszy event się uda. Będziemy o tym informować na Poli, bądźcie z nami, zaglądajcie na stronę główną, a na pewno niczego nie przegapicie. Dzięki, do usłyszenia wkrótce. Nie wiem, kto jutro będzie nagrywał dniówkę. Piotrka wywiało gdzieś do Los Angeles, więc zostaliśmy ja, Konrad i Tomek. I na któregoś z nas pewnie padnie. Jeszcze tak w ramach update'u, LOL Słoik ma się dobrze, nie mam go tutaj ze sobą, ale obrasta w monety ku radości Krzyśka, który sprawuje nad nim pieczę i pilnuje, żebyśmy każdą rozmowę o LOL-u musieli słono opłacić. To tyle. Widzimy się wkrótce. Mam nadzieję, że uda mi się teraz wyłączyć kamerę, nie psując niczego. Tutaj? Ojej. A, tu jest ten przycisk.